Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku programu Kafe Tarnów. Dziś Państwa i moim gościem jest częsty gość programu Kafe Tarnów, czyli pan poseł Wiesław Krajewski. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, witam serdecznie pana redaktora i naszych widzów. Panie pośle, kręci pan kolejny rok z rzędu setki kilometrów wakacje. Wszystko za sprawą dożynek gminnych, które co weekend niemalże odbywają się w poszczególnych gminach naszego regionu. Rozmawia pan podczas tych spotkań z rolnikami, proszę powiedzieć, jakie są ich odczucia, jakie są plony w tym roku? No, te setki kilometrów czy tysiące kilometrów to nie tylko związane z dożynkami, z okresem święta plonów, ale przecież te kilometry w ciągu roku są robione w różnego rodzaju sytuacjach. Dyżury poselskie, czy kontakty i spotkania z samorządowcami, czy z wyborcami. No teraz jest taki czas, że rozpoczął się właśnie okres dożynek, różnych spotkań integracyjnych. Jedno mogę jeszcze powiedzieć, zanim odpowiem o odczuciach tutaj rolników, czy mieszkańców, czy wyborców, to no, jestem już jakby po okresie swojego odpoczynku wakacyjnego w pierwszej połowie sierpnia, końcówka lipca. Miałem okazję skorzystać również z tego dobrodziejstwa, jak wszyscy, którzy chcą jakoś odpocząć. Jestem już jakby po wakacjach. To gdzie się pan poseł byczył? No, nad Polskim Morzem. Jest to moje ulubione miejsce. Uważam, że warto w dalszym ciągu wspierać naszych też przedsiębiorców, którzy też nie są po łatwych czasach, bo wiemy, że COVID jest za nami i nasi przedsiębiorcy też oczekują, i szczególnie z obszaru turystyki, wsparcia finansowego, i myślę, że to jest taki też, oprócz wypoczynku, to też jest taki gest, żeby zostawiać pieniądze w Polsce polskim przedsiębiorcom. Szkoda, że aż tyle trzeba ich zostawiać. Nie jest aż tak tragicznie w stosunku do lat ubiegłych. Oczywiście no, inflacja też powoduje to, że te ceny troszeczkę są wyższe, ale myślę, że no, na ten tydzień czasu w roku to można, jak to się mówi, odłożyć sobie troszeczkę środków i wypocząć. Plus jeszcze był bon turystyczny. Jeszcze był. No, ja już jestem z tego rocznika, że już jestem poza bonem turystycznym. Bardziej 13 emerytura. Jeszcze nie, ale jeszcze mogę skorzystać z karty dużej rodziny, bo wspólnie z małżonką mamy już co prawda dorosłych dzieci, ale trójka dzieci, także możemy sobie z tego tutaj dobrodziejstwa państwa skorzystać. Powiedzmy o tych plonach. Można powiedzieć od soboty, od niedzieli, długi weekend połączony ze świętem Maryjnym, a jednocześnie wielkim wydarzeniem święta Wojska Polskiego związanym z Bitwą Warszawską, która była 102 lata temu. To jest okres wytężonej takiej aktywności, tutaj spotykania się z rolnikami, z mieszkańcami. Ja tutaj z tego miejsca chciałem pogratulować wszystkim tym samorządowcom, wszystkim tym, którzy organizują tego typu przedsięwzięcia, bo one nie są łatwe. A jednak okazuje się, że są doskonale przygotowane, jednocześnie pokazując tą piękną naszą polską tradycję, kulturę, i cieszymy się, że jest pięknie, kolorowo. A jednocześnie spotykając się z mieszkańcami regionu, no, pomimo czasami trudnych rzeczy, o których się rozmawia, bo wiadomo, no, trochę droższe rzeczy są związane z inflacją. No, wiemy, że doskonale, że sytuacja na Ukrainie ma tutaj duże oddziaływanie. Jest ten element niepewności, ale widzę po ludziach, że mają dużo optymizmu w sobie i dużo radości, i myślę, że te wszystkie utyskiwania opozycji, że w czarnych kolorach wróżące następne miesiące naszego tutaj życia, to myślę, że nie mają potwierdzenia, i widzę po ludziach, że nie ulegają tej narracji strachu, obaw i tak dalej. A co pan najbardziej lubi w dożynkach? Tą polską piękną tradycję. To jednak od wieków u nas ta staropolska tradycja związana ze świętem plonów, radowaniem się, bo jak wiemy, czas nasz jest rozłożony na wiele etapów ciężkiej pracy, odpowiedzialności, różnych obowiązków, ale właśnie ten czas dożynek to jest ta piękna nasza polska tradycja, która pokazuje, że pomimo czasami trudnych warunków atmosferycznych, które
towarzyszą rolnikom, no muszą sprostać i okazuje się, że czasami jest susza, czasami nadmierne opady atmosferyczne deszczu. Jednak rolnicy sobie radzą i ja jestem naprawdę godzin szacunku i podziwu dla ich pracy. I przede wszystkim też podczas tych różnych spotkań mamy okazję wyrazić wdzięczność i podziękowanie za ich wysiłek, za trud, że codziennie na stole możemy mieć ten chleb powszedni, a jednocześnie wiele wspaniałych produktów, którymi się szczycimy. Dobra, panie pośle, miło już było, teraz przejdźmy do trudnych tematów. Polski Ład, miliony złotych spłynęły do gmin, powiatów w naszym regionie. No i pojawia się pewien problem, bo kosztorysy, te przygotowane dokumenty kosztorysowe planowanych inwestycji mają się nijak do tego, jak oferenci, którzy będą realizować te przyszłe inwestycje, jakie dyktują sobie ceny. No i okazuje się, że gminy mają problem z spięciem budżetu. Z tym jest różnie. Znam wielu samorządowców, wielu samorządów, które można powiedzieć trafiły ze swoją ofertą, swoją oceną, skalkulowaniem kosztów inwestycyjnych. Myślę, że ci, którzy mieli przygotowaną inwestycję w zakresie już dokumentacji, pozwoleń na budowę, w moim odczuciu w tych relacjach między samorządowcami, w tych rozmowach, to okazuje się, że faktycznie trafili z tymi wycenami. Czasami jest trudno, jeśli inwestycja jest realizowana w trybie zaprojektuj i wybuduj, tutaj zbyt dużo jakby jest niepewności i tutaj czasami mogą być nie do końca doszacowane koszty inwestycyjne, ale w moim odczuciu zdecydowana większość samorządowców radzi sobie z tymi pozyskanymi środkami. Natomiast trudno mi powiedzieć, jak będą sobie radzili ci, którzy jakby nie doszacowali te inwestycje. Ale biorąc pod uwagę ogromne środki finansowe, które trafiły do poszczególnych samorządów i ten poziom dofinansowania zgodnie z wytycznymi czy z programem 5, 10, 15% w zależności od obszaru inwestycyjnego, to pomimo tego, że w tych obszarach trzeba dołożyć powyżej tych 5 czy 10 czy 15%, jednak samorządowcy decydują się na podniesienie tego swojego wkładu do inwestycji, ponieważ szkoda tych pieniędzy oddawać. I tutaj myślę, że samorządowcy sobie jakoś z tym poradzą i myślę, że te środki finansowe, które trafiły, zostaną w pełni wykorzystane. Która z inwestycji realizowana w naszym regionie w ramach tego Polskiego Ładu i tych dwóch naborów budzi pana największe zainteresowanie? No tutaj trudno kogoś faworyzować, bo... No ale coś się albo podoba, albo nie, coś jest fajnego, prorozwojowego, albo są inwestycje, nie wiem, robienie, równanie drogi, a są jakieś inwestycje, nie wiem, w turystykę i tak dalej. Ja rozumiem, tylko że ja tutaj nie chcę gradować tutaj, czy ten obszar inwestycji jest dobry, czy zły. Ja myślę, że większość samorządów decydująca się o wniosków, które zostały skierowane do Polskiego Ładu w ramach tej drugiej transzy, no decydowała się to, co jest dla nich najważniejsze. Tutaj oczywiście pewne rzeczy związane z infrastrukturą taką przestrzenną, jak sale gimnastyczne, sportowe obiekty, czy w ogóle obiekty rekreacyjne są jakby no takie, bym powiedział, spektakularne. Natomiast również nie można pomniejszyć tych samorządów, którzy na przykład mają problemy z instalacją wodno-kanalizacyjną, powiedzmy z tym obszarem, czy z drogami, bo drogi też no, są potrzebne dla komunikacji. Także tutaj absolutnie nie pokuszę się o to, co mi się bardziej, co mi się mniej podoba, natomiast zdecydowanie samorządowcy realizują te obszary, które są dla nich najbardziej potrzebne. Modernizacja przedszkoli, szkół, no, czy budowa nowych żłobków przedszkoli. Wiele naprawdę fantastycznych inwestycji, które będą realizowane na terenie poszczególnych samorządów, a przede wszystkim, które będą służyły komfortowi życia, bezpieczeństwa życia i żeby następne pokolenia mogły korzystać z tego dobrodziejstwa.
Porozmawiajmy na koniec o polityce, wyjdźmy od szczegółu, a przejdziemy do ogółu. Jesteśmy w Tarnowie, wszyscy czekają z niecierpliwością na 1 października, kiedy pan prezydent Roman Ciepiela rzuci kartkę umownie z wypowiedzeniem i opuści urząd miasta Tarnowa. Pan tak śledząc z boku to, co się dzieje, myśli, że włodarz Tarnowa dotrzyma słowa i odejdzie? Trudno mi powiedzieć. No, wydaje mi się, że przede wszystkim to była taka spektakularna informacja i wydarzenie podczas sesji chyba związanej z absolutorium i wotum zaufania. Padły tam przez pana prezydenta Romana Ciepieli, jeśli nie otrzyma wotum zaufania, chyba bodajże czwarty raz rzędu, no to poinformował, że 1 października zrezygnuje z urzędu prezydenta miasta Tarnowa. Bardzo, bardzo mocna wypowiedź, stanowcza, i my z punktu widzenia jako Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy, patrząc na to, jak miasto jest zarządzone, no, kibicujemy panu prezydentowi Romanowi Ciepieli, żeby jednak dotrzymał tego słowa, i w tej sytuacji premier Mateusz Morawiecki do czasu ewentualnie wyborów powoła pełniącego obowiązki prezydenta Tarnowa. No, bardzo ciekawa sytuacja. Wiele osób kibicuje, tak jak tutaj wspomniałem panu prezydentowi, żeby jednak dotrzymał słowa. Czy dotrzyma, trudno powiedzieć. No, jeszcze trochę więcej niż miesiąc czasu dowiemy się, czy dotrzymuje w tym momencie słów, czy nie dotrzymuje. Pan jest od lat w polityce i po takiej deklaracji kiedy taka deklaracja pada i wycofać się z takiej deklaracji jest bardzo ciężko. Jak później jako prezydent miasta Tarnowa będzie postrzegany, może być postrzegany przez, nie wiem, partnerów samorządowych, biznesowych, partnerów też politycznych, bo wiadomo, że pewne rzeczy trzeba w sposób dyplomatyczny, polityczny załatwiać. Jakakolwiek wiarygodność jeszcze będzie wtedy po jego stronie? Dla mnie w życiu, czy osobistym, prywatnym, czy społecznym, czy politycznym, czy zawodowym, dotrzymywanie słów wiarygodności to jest, no powiedzmy, przede wszystkim w życiu credo publicznym, to jest fundament, powiedzmy, działalności. No, są różne osoby. Poczekajmy do 1 października, czy tego typu deklaracja zostanie przez prezydenta dotrzymana, którą ogłosił, przecież powiedział to publicznie podczas obrad sesji, która jest przecież nagrana i można sobie to odsłuchać. Natomiast jeśli by się okazało, że nie dotrzymałby tego słowa, no to tak jak pan redaktor wspomniał, no to no, wiarygodność tutaj pana prezydenta w tym momencie już jako partnera w jakichkolwiek obszarach, trudno nawet do stołu siadać w jakichkolwiek sytuacjach, i no, wiarygodność została obniżona do zera. Jak wspomniałem w wcześniejszym pytaniu, wyszedłem od szczegółu, jakim jest Roman Ciepiela, osobliwego szczegółu, a przejdźmy teraz do ogółu, czyli do polityki ogólnokrajowej. Pan będąc w Sejmie, no to ma ją na wyciągnięcie ręki. Mamy, no nie ma co ukrywać, trudne czasy pod kątem gospodarczym, sytuacji bezpieczeństwa narodowego. I okazuje się, że mimo to nie jesteście wy jako politycy w stanie się porozumieć, zjednoczyć, żeby wspólnie nie działać, tylko jest jazda bez trzymanki jeden na drugiego. Nie da się w polityce, tam nie możecie się dogadać, a będąc nie tak dawno w Sejmie, no widziałem, że te relacje mimo wszystko na korytarzach i tak dalej, co oczywiście łatwo się można domyślić, nie są aż tak wrogie i tak nie jesteście negatywnie aż tak do siebie nastawieni. No, tak zwana totalna opozycja, no, stara się wyodrębnić jakąś narrację, jakiś sposób zachowania, przedstawiając to Polakom, że mają rację, czy próbują pozyskać zaufanie Polaków, bo wiemy, że w przyszłym roku wybory, no ten czas już jakby gorączki przedwyborczej się powoli udziela. I jedynym tutaj moim zarzutem w stosunku do opozycji jest taka nieuczciwość tej totalnej opozycji, i mam nadzieję, że Polacy no, wyłapią ten
ten szczegół we wkręcania ich w coś, co jest no, nastawione na jakby interes polityczny i nie do końca uczciwość w życiu publicznym, ponieważ od 2,5 roku towarzyszy nam pandemia koronawirusa. Teraz mamy zupełne pofolgowanie, ale generalnie towarzyszyła i to był bardzo trudny czas. Mamy sytuację, gdzie pół roku temu Rosja napadła na Ukrainę. Też sytuacja ogólnopolska, ogólnoświatowa jest tutaj też dosyć skomplikowana i ten czas inflacji, ten czas szaleńczych różnych cen surowców, przecież gaz, ropa naftowa. To jest wszystko związane z polityką, powiedzmy, ogólnoświatową, gdzie na to ani polski rząd, ani polski parlament, ani Polacy nie mają kompletnie wpływu. My tylko się w tym momencie ratujemy i chcemy zabezpieczyć bezpieczeństwo Polaków przed tymi różnymi wydarzeniami. Natomiast opozycja wykorzystuje ten stan i stara się Polakom przedstawić zupełnie inny świat. Panie pośle, wejdę panu słowo. Nie tak dawno byłem w zeszłą niedzielę, byłem na dożynkach gminy Wierzchosławice i wdałem się w rozmowę z jednym z sołtysów, popolitykowaliśmy sobie trochę i co mnie zastanowiło, to jego zdanie, bo powiedział mi tak, że on nie jest zwolennikiem PiS-u, najchętniej by nie głosował na PiS, ale głosuje na PiS z tego względu, że druga strona nie proponuje mu jakiejś alternatywy, tylko wmawia mu, że PiS jest zły. No to jest właśnie dowód, o czym tutaj wspominałem, że ja wierzę w to, że Polacy na te głupoty nie będą reagować. Mają swoją mądrość i jednak doceniają tą pracę rządu polskiego, pana premiera Mateusza Morawieckiego wraz ze wszystkimi ministrami w większości parlamentarnej. No staramy się ze wszech miar zapewnić bezpieczeństwo Polakom. A sytuacja też wygląda tak, że oprócz tego ataku, który jest przedstawiany w opinii publicznej, że Polska to zupełnie, nie wiem, jakiś źle zarządzany kraj, to chciałbym tutaj odnieść się do jednej rzeczy i to jest dla mnie nie do zaakceptowania, nie do przyjęcia, bo w tej chwili też polski rząd, polski parlament, w ogóle Polska zabiega o środki unijne w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Dzisiaj parlamentarzyści, europarlamentarzyści, którzy zostali wybrani przez Polaków, atakują polski rząd na arenie międzynarodowej. Na arenie międzynarodowej to naprawdę przypominają czasy targowicy, gdzie w wyniku pokazywania, jak się tutaj Polaków skłóca, no, wykorzystają jednak nasi zawsze odwieczni przeciwnicy czy wrogowie naszego państwa. I to jest, to uważam, że to jest bardzo, bardzo groźne i można powiedzieć, że chciałbym jakby tutaj przy dzisiejszej rozmowie zaapelować, żeby na tego typu głupoty Polacy nie reagowali. Rząd Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy pod kierownictwem pana Mateusza Morawieckiego uważam w sposób taki no, bardzo dobry realizuje swoje zadanie związane z bezpieczeństwem militarnym, z bezpieczeństwem wewnętrznym, z gospodarką i wieloma innymi obszarami, które są potrzebne dla dobrze funkcjonującego suwerennego państwa polskiego, jakim jest Rzeczypospolita Polska. Pięknie. Bardzo serdecznie panu dziękuję za rozmowę. Państwa i moim gościem w kolejnym odcinku programu Kafe Tarnów był poseł Prawa i Sprawiedliwości, no o czym można się domyślić, że Prawa i Sprawiedliwości po całym wywiadzie, pan poseł Wiesław Krajewski. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję.